Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, komuniści amerykańscy mówią, że wszyscy komuniści na świecie, czyli w Sowietach, w Polsce, w Niemczech Wschodnich, komunizm nie działał, dlatego że wszyscy nie wiedzieli, jak to robić. Teraz komuniści amerykańscy wiedzą, jak zbudować komunizm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, komunizm ma się udać. No, jak ma się udać? No, Polacy, Ruscy, Czesi, no wszyscy, co starali się zrobić, się państwowe fabryki, państwowe kołchozy i tak dalej, no to zorientowali się, że po prostu komuniści nie są w stanie prowadzić biznesu. No, komuniści nie rozumieją kapitalizmu. No i dlatego to wszystko upadało. Te wszystkie fabryki, które produkowały, czy samochody, czy by stocznie, statki, kopalnie i tak dalej, no to wszystko jakoś, wszyscy zawsze dokładali do interesu i wszystko było prywatyzowane. No oczywiście prywatyzacja następowała taka, że to byli komuniści, czy ich dzieci, czy wnuki kupowały to i wtedy prowadziły. No ale wszyscy się zorientowali, że nie da rady prowadzić fabryk państwowych, bo to jest niedochodowe, że to zawsze robotnicy zaczynają krzyczeć, że nie mają pieniędzy na kiełbasę, na chleb, no i zaczynają się konflikty. No jak to w Ameryce osiągnięto? No teraz wszyscy komuniści krzyczą, że 33% podatku korporacyjnego to jest za mało, że powinno być dużo, dużo więcej. No ale zabierając 1/3 z dochodów korporacji, która ma 1000, 10 tysięcy czy 100 tysięcy ludzi, którzy pracują, którzy płacą 20-30% podatku dochodowego, ludzi 10, 100 czy milion ludzi, którzy pracuje dla korporacji, płaci podatki katastralne w mieście, gdzie mieszka, płaci podatki za benzynę, płaci podatki na lewo i na prawo, to wszystko, jak ludzie pracują, no to płacą nieustannie podatki. No i komuniści mówią, że korporacje jeszcze, pomimo, że tyle ludzi, którzy pracuje tam, płaci, no to korporacja ma płacić. No ale to tak komuniści widzą sukces swojego komunizmu. No i teraz sukces kapitalizmu, czy sukces wolnego rynku, no to miał być taki w zachodniej Virginii, senator Joe Manchin głosował za ustawą redukcji inflacji. No bo co się stało? Jak pandemia nastąpiła, no to amerykański rząd zaczął produkować pieniądze na lewo i na prawo, zaczął wypłacać bezrobocie, zaczął wypłacać najróżniejsze te subsydiowane rzeczy. No i tam miliardy, tryliony dolarów zostały wpuszczone w obieg. No i inflacja się zaczęła. Jak inflacja się zaczęła, no to czyli tak jak w Wenezueli, trzeba znowu więcej dodrukować pieniędzy, żeby było lepiej. No i trzeba walczyć z inflacją pożyczaniem. No to jest taka logika lewaków, komunistów. No ale dlaczego wspominam Joe Manchina? No Joe Manchin, no to jest, on jest z partii republikańskiej, z partii konserwatystów, no ale on poparł właśnie tą ustawę zwalczania inflacji. Dlaczego poparł i dlaczego to przeszło? No i dlaczego, jaka jest sytuacja polityczna? No w Ameryce jest 50 stanów, no i 50 stanów, każdy stan ma dwóch senatorów, niezależnie od wielkości, także takie małe Rhode Island ma dwóch senatorów i Kalifornia, która jest powiedzmy tam 50 czy 100 razy większa terytorialnie
niż Rhode Island, też ma dwóch senatorów. No oczywiście pod względem ludności no również jest tam 10 czy 15 razy większa, no ale to nie jest proporcjonalne. Także 100 senatorów, no i teraz podział jest taki mniej więcej 50 na 50. Dlaczego tak jest? No bo na wschodnim i na zachodnim wybrzeżu są lewacy, a cała środkowa ta Ameryka jest, można powiedzieć, ta tradycyjna, taka konserwatywna, konstytucyjna Ameryka, gdzie powiedzmy jest przeciwko skrobankom, jest przeciwko cenzurze, jest za posiadaniem broni. Komuniści są właśnie przeciwko, odwrotnie niż konserwatyści. No i komuniści do tej ustawy potrzebowali więcej niż 50 głosów, którzy mieli, no to skabacili powiedzmy tych republikanów. No i republikanie się zgodzili. Ten Manchin, on mieszka, czy jest senatorem z zachodniej Virginii. Zachodnia Virginia, no to jest taki Śląsk, można powiedzieć. To jest, tam dużo było węgla, rudy i tak dalej. Tam są kopalnie. No i teraz to jest tak nazwany pas rdzy. No tam komuniści pozamykali te wszystkie kopalnie. To wszystko niknie, ginie. No ale on sobie wymyślił, że jeszcze wydobycie węgla będzie, że może zacznie się wydobywanie jakichś rud, jakieś metale, te rzadkie metale, litium, nie litium i to wszystko, co jest potrzebne do energii elektrycznej, do szczególnie do akumulatorów, do baterii, no to będzie tam można wydobywać. No i on się zgodził. Poparł Bidena, poparł komunistów, poparł administrację lewacką, no i ale tam były takie zastrzeżenia, że powiedzmy te samochody elektryczne, tam 400 miliardów dolarów miało pójść na te subsydiowanie powiedzmy samochodów elektrycznych. Dlaczego te samochody elektryczne no są ważne? No dlatego, że w samochodzie elektrycznym połowa, jak nie 3/4 tej wartości, czy ceny tego samochodu, no to są te baterie. Tych baterii w tej Tesli, no to jest około 100 tysięcy, jak ktoś nie wie, co to jest ta bateria. No każdy rozumie tą baterię taką kwasową, ołowianą, 10-20 kg ważącą. Samochody elektryczne, no to są zbudowane z takich dużych paluszków, powiedzmy, to jest takiej wielkości jak kciuk. No i ta niektóre Tesle to mają 40 tysięcy takich paluszków, te nowe, no to mają 100 tysięcy, no ale to tam wchodzi tam dużo, dużo różnych chemikali i te chemikalia są z reguły wydobywane w Chinach, czy w Kongo, czy w Indonezji chyba. No i Manchin powiedział, że tak, subsydiowanie będzie 7,5 tysiąca subsydiowanie z podatków. No to też nie jest subsydiowanie, no bo powiedzmy mogliby ukraść więcej, a nie ukradną. No bo jeżeli powiedzmy ktoś zarabia 100 tysięcy, no to taki można odliczyć na rodzinę powiedzmy 24 tysiące, no to zostaje 75 tysięcy, no to od 75 tysięcy, no to trzeba zapłacić około tam 17%. Czyli suma summarum 15 tysięcy trzeba zapłacić do Urzędu Skarbowego, no ale te 17 tysięcy, powiedzmy, jakby można, jeżeli by się kupiło samochód, no to można odliczyć 7,5 tysiąca z tych 17. I to jest właśnie ważne. No, ta ramka podatkowa ten jest od 100 tysięcy do 180, no to jest 22%. Powyżej tam 180 chyba do 250, no to jest 24%. To są takie powiedzmy te tabele. No i to jest niby subsydiowanie państwowe, no ale to jest odliczanie od podatków, to jest ulga podatkowa. No i Manchin, on mówił,
że to trzeba by było. No i też mówi, że to trzeba dla tych biedniejszych niby, dla biedniejszych trzeba subsydiować. No i zrobili takie ograniczenia z komunistami, że 150 tysięcy dochodu rocznego to tylko to jest to, nie można, jak ktoś więcej zarabia, to nie można odpisywać. No i zrobili też, że na ceny samochodów, na te wszystkie sportowe samochody, takie półterenowe, sportowe, no to powiedzieli, że jest 80 tysięcy, no i na te zwykłe takie pasażerskie 55 tysięcy, także to miało być połowa z 7,5 tysiąca, te 3,750, to jest, to miało być, że w tych bateriach mają być materiały, powiedzmy, amerykańskie. No i dlatego Manchin się zgodził, że tam mają być te komponenty amerykańskie, no albo komponenty z krajów, z którymi Ameryka ma jakieś układy wolnego rynku. No i to miało być, te komponenty, to miało być 50% komponentów w tym roku, a do 100% za 6 lat. No a teraz Ministerstwo Transportu zmienili to wszystko i powiedzieli, że w zasadzie te wszystkie materiały, no to nie muszą być koniecznie z Ameryki, no ale mogą być z krajów, z którymi jest jakaś umowa wolnego rynku, także zmienili definicję tego, co było powiedzmy 2 lata temu, to kiedy tam Republikanie się zgodzili. No zostali wykolegowani jak zwykle. Biały Dom zrobił jakąś umowę z Japonią, no i też negocjuje z Europą. Także Ameryka znowu została wykolegowana. No tam najróżniejsze materiały właśnie na tą anodę i katodę, czyli na tą elektrody plusowe i minusowe, no to też to wszystko Ministerstwo Skarbu zaczyna traktować, że to są materiały, a nie podzespoły. Także to też wszystko zmieniło. No i teraz łatwiej będzie ludziom uzyskiwać tą drugą część tych kredytów. Także te samochody spalinowe nie są tak atrakcyjne, no albo powiedzmy samochody elektryczne są bardziej atrakcyjne niż te benzynowe. I cała ta chęć w kongresie, to co Republikanie popierali, no to idea miała być taka, że po prostu wróci robota do Ameryki, wróci produkcja do Ameryki. No a teraz administracja Bidena po prostu ma w nosie, oni chcą likwidować spalinowe silniki. No i takie zmiana tych przepisów, no to spowoduje to, że amerykański podatnik, ten ogólny, taki szary obywatel, no to będzie wszystko to kosztowało mniej więcej trylion 200 miliardów zamiast 400 miliardów, tak jak to było wszystko planowane. No związki zawodowe są wściekłe tak samo, no bo na komunistów, komunistyczne związki zawodowe są wściekłe na komunistów, no bo ta robota jednak będzie się przesuwała, czy te kopalnie będzie w Chinach, jak zwykle w Kongo i w innych Indonezjach. No i postępowi komuniści też są wściekli, dlatego że ci komuniści mówią, że ta produkcja będzie w brudnych, najróżniejszych rejonach świata, gdzie nie ma żadnego szacunku dla ludzkiej roboty. Także komuniści zdenerwowali komunistów. No ale czego się spodziewać? Ta dzisiejsza administracja zrobiła z ochrony środowiska po prostu jakiś kult religijny, gdzie ci ludzie po prostu dostają wariacji i są w stanie poświęcić normalnego, szarego obywatela w imię ratowania kuli ziemskiej.
No, tam Ministerstwo Skarbu no, ma otwarte takie forum dla tych wszystkich ludzi, którzy chcą pisać, powiedzmy, opinie, składać jakieś opinie, no ale tam właśnie Manchin napisał coś takiego, że to jest bardzo proste, zatrzymać to wszystko i ma być wszystko robione według prawa. No, prawo Ministerstwo Transportu zmienia prawo, Ministerstwo Skarbu zmienia w zasadzie decyzję kongresu, no i nic się nie dzieje, tak, nic się nie dzieje w imię zniszczenia amerykańskiej ekonomii i wspomagania chińskiej ekonomii i oraz politycznie, no to wszystko właśnie w ten sposób się odbywa w Ameryce. No jest nadzieja, że wybory 2024, no za każdym razem powtarzam, no ale normalni muszą wygrać, to jest po prostu nieprawdopodobne to, co się dzieje. Zdrowia na normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, na republikanów. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwariować. No, większość ludzi rozumie, że samochody elektryczne, no to jest jakaś tam przyszłość, no ale to jest przyszłość 10, 15, 20 lat. To powinno zająć jakiś taki normalny, wolny rynek, ale to nie powinno być pchane powiedzmy rządowo, to nie powinno być kosztem górników czy olejarzy, którzy wydobywają amerykańskie te źródła kopalniane. To jest po prostu zamordyzm, to jest coś niepotrzebnego. To powinno jakoś naturalnie się wszystko, ewolucja powinna być jakaś taka naturalna. Przekaż dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no widzicie, co się dzieje. Mam nadzieję, że rozumiecie, mam nadzieję, że w 2024 będziecie głosować na normalnych, że się opamiętacie, że w sumie nie płakaliście za dużo za swoje decyzje, za swoje wybory, ale wszyscy lewacy, wszyscy polskojęzyczni obywatele, co mieszkają w Ameryce, powinni się poważnie zastanowić, na kogo do tej pory głosowali. Zdrowia dla normalnych.